Cześć, siemano, witam wszystkich serdecznie. Wojsko z tej strony, a my kontynuujemy naszą przygodę w Battlefield 4. Na poziomie trudności niski, pozwólcie, że napiję się mojego super izotonicznego napoju zwanego jako Pepsi. Tak zwany czarny napój bogów. Robimy co możemy, ale bardzo wielu uchodźców potrzebuje pomocy. Wiemy mniej więcej, ile weszło na pokład? Ponad 350. Dokładną liczbę przekażę w Polsce. Czy to wszystko? Tak jest. A co z moją prośbą o przydział ludzi? Musicie radzić sobie z tym, co macie. Otrzymacie pomoc z Tytana, jak się z nim spotkamy. Rozumiem. Aha, kapitanie, wiem, że część załogi była przeciwna wzięciu na pokład uchodźców, ale ja popieram tę decyzję. Dziękuję, proszę. No cóż, sytuacja ekstremalna. Nie wszyscy Chińczycy są źli, tak samo jak nie wszyscy Niemcy są źli i nie wszyscy Rosjanie są źli. Ale się rzucałeś, kurde stary. Dusa? Nie, brak. Sezonu czwartego w Modern Warfare. 10 minut. Kiedy godziny z tą prawie z głowy? Dziwię się, że w ogóle może spać po tym, co się stało. Duszę tu jak w kotłowni. To się udusi. Na tym kolejnym statku można się po prostu udusić. No to się udusisz. Nie mogę, sezon czwarty czeka. O ile w ogóle wyjdzie sezon czwarty. Macie coś fajnego do powiedzenia? Myślę, że zanim przejdziemy tam, posłuchamy sobie, co kto gada. Taka... Tak, luźniejszy moment. Dobra, muszę się tutaj trochę zatrzymać. Pamiętacie wodę, która była w Battlefield 3? 2 lata, nie? I odwalili takie coś. I... Powiedzcie mi... Ta gra wyszła w 2013. Ja rozumiem, że to jest gra międzygeneracyjna i tak dalej, no ale sorry. 2013 rok. Woda w Battlefield 3 z 2011 roku wygląda lepiej niż to badziewie tutaj. Do tego czasem te tekstury, nie no, to jest... Nie, to jest po prostu ból czasem. Język mandaryński, co? Będę gadać z mandarynkami? Coś jest? Nie, szkoda. Dobra, trudno. No dobra, atak MP narobił na mnie złego pasztetu. Sierżancie, czeka nas długi dzień. Trevor, zejdziesz z ekipą na L4, tam gdzie są brodnice. Hydraulika stanęła. Trzeba sprawdzić główny dostęp tutaj i przyjrzeć się odpływom. Jasne? Najpierw trzeba będzie uruchomić klimatyzację i filtrowanie. Zespół Powers, to będzie wasza działka. Zacznijcie w sekcjach B4 i E9. Dalej się zobaczę. Hey Stamper, Underwood. Mamy problem, po raz kolejny podniosła się woda. Teraz jest pod pokładem pojazdowym. Musicie sprawdzić pompy zędzowe. Zajmijcie się tym.
zdążymy zrobić przed końcem wachty, jeszcze tylko się upewnię. Okej. No, widać, że tutaj ludzie, jakoś twórcy starali się to pokazać, tak? Mówić tędy. Tam iść nie mogę, chyba? Albo może? No, nie mogę. Trudno. Starali się jakoś odwzorować to. Mhm. Tam. Tak jest, odszukaj Erisher. W ogóle takie mamy zadanie. Miasto. Na szczęście już niedługo będzie to problem Tytana. Tym razem wam się chyba upieczę. Oj, chyba nie. Natychmiastowej pomocy medycznej, coś tam. Ucięło w ten... Co? A nie wiadomo co mi jest. Nie wiem jak. Nie wiem, to powinny być jakieś bandaże, coś. Nie jest tak źle. Powiesz mi, że jest gorzej niż myślisz. Ja mam nogi. Haha. Spreja wyciągają. To mu coś powiedz. Ale moja postać jest niema. W Battlefieldzie 3 mówią do gościa, on nic. Co, on rzucił piłkę? Jabłko? Pomarańcz? Nie wiem. 396 ludzi. Ja pierdolę. Głównie kobiety i dzieci. Słusznie zrobiliśmy, co? No co ty, nie kupujesz chyba tego pizzu, że to wrogodne. Nie, no pewnie. No ale wyszedłeś przed szereg. Przecież Reger teraz dochodzi. Ale powiedz, pa, co jest kurwa ważniejsze? Sumienie czy pieprzony protokół, he? Jedno i drugie? Chodźmy z tym na górę. Jeśli będzie problem, odpowiem przed resztą. Nie, ty akurat nie odpowiesz, tylko dowódcy. No właśnie, złama się. Nawet w idealnych warunkach ten okręt z trudem pomieściłby 400 uchodźców. Gajsa cię kurzy? Trudno. My postąpiliśmy właściwie. No się ty postąpiłeś właściwie.
Dobra, chodźmy na górę. Za chwilę coś się stanie na pewno. Spotka się z Garrisonem. Jezu, jak tu ciemno. No, lotniskowiec. Taki zdeczka rozczapiażony. Przed tobą, debil. Nie no, graficznie nie, w niektórych momentach ta gra błyszczy, ale w niektórych to jest po prostu żenada. Call of Duty Modern Warfare 3 wygląda zdecydowanie lepiej niż... No ale trudno. Tytan nie ma dużo czasu. Muszę mieć swoich ludzi na pokładzie, zanim statek pójdzie na dno. Niestety sytuacja jest niezwykle złożona. Nie wiemy, kto w nich uderzył i czy jeszcze wrócił. Nie stać nas na niezwoziarki. Grabacza nie zawiodą. Sierżancie Recker, dowodzenie przejmuje agent Cobra. Macie spełniać jego rozkazy bez dyskusji. Chciałbym coś powiedzieć. Skończymy. Ale kapitanie, nie będę z tobą dyskutował, Irish. Macie słuchać dowódcy. Zrobię miejsce dla ocalania. Chcę ustawić Valkyrie w defensywie, kilometr na wschód od Tytanu. Agencie Komik, czas na odprawę. Na Tytanie szukamy danych i ocalałych ludzi. Brać sprzęt. Broni oddychanki. Dobra. Otwórzmy skrzynię z bronią. Z czym my ostatnio biegaliśmy? Z 870 MCS. To teraz weźmiemy sobie chińską strzelbę HAWK-12G. Co to jest? Latarka, celownik mechaniczny, standardowa lufa, kaliber 12 gałdża, śród. Magazynek na 6 naboi. A wiecie co? A na broń dodatkowo... A wiecie co? Weźmiemy sobie rewolwer. Bo... Kurwa, dlaczego by nie? Dobra, HAWK-12G. Dobra, oddycharka. Dobra. Mogę wyłączyć na razie latarkę? Nie mogę? Szkoda. Przygotowałem wam łódź, jazda! Tak, ty przygotowałeś łódź. Czuję się jak chłopiec na posłuchu. Wyluzujaj. Życie, człowieku, życie. Tempo, czas działa przeciw nam. Sierżancie Recker prowadzi. Jak zwykle. Mogę wejść? Dziękuję. Nikt z nas nie wie do końca, co się dzieje. Macie okazję rzucić na sprawę trochę światła. Nie dajcie dupy. A jak damy? Zrozumiano. Wielu ludzi z Valkyrii na nas widzi. Stawka jest dużo większa. Dobra. Płyniemy. Nie. Możesz nam powiedzieć, czego konkretnie szukamy, agencie? Ty tam to zajebiście wielka łajba. Luzuj i podziwiaj widoków, mówię. Dowiesz się na niej. Jak mam się kurwa wybudować, to my los nie znam. Aj, panu. Macie robić to w zabieg. To będzie tu jasne? Jasne! Uważ do mnie. Może nie żyje? Chińczycy? Widzę przed nami, po lewej. Jezu, jakie te tekstury są brzydkie! Jezu, dlaczego ten Battlefield 4 to taka brzydka gra? Dobra, teraz może zostawię włączoną lornetkę. Latarkę.
dobra. Zlokalizuj was G46. Czy można wydobyć z rejestratora podróży? Wszystko. Ważne informacje. Trasę okrętu, dane z transponderu i radaru, zapisy rozmów. Rozkazy z centralnego dowództwa wysłane po tym, jak Valkyria straciła łączność. Miej ciekawostka, tu znajduje się broń. No właśnie. Szukajcie władzu G46. Będzie dzień. A wiecie co? Wymienimy sobie. Ale będę na razie chodził. Widział ktoś ten ład? Tak, ja. Widział was? Lekko znalazł. No może mi pomożecie, co, chłopcy? Czekaj, pomogę ci. Otwierajcie. Płyniemy na środkowy pokład. Powinien znajdować się na dole. Wybierajcie się. Fajnie, ale... Słyszałeś coś wtedy? Skakuj. Na początku to bym już spadł. Taka ciekawostka, póki na razie nic się zbytnio nie dzieje. Słuchajcie, jeśli zanurzycie broń w wodzie i po wyjęciu jej zaczniecie strzelać, to oddacie tylko jeden strzał. Dlaczego? Ponieważ broń się zapnie i będzie i następnie broń będzie zmuszona... Jezu, zaciąłem się. Przepłyń, kurwa. Dziękuję. I broń po prostu będzie musiała zostać wyczyszczona i wysuszona przede wszystkim. Więc to nie jest tak, że zanurzycie broń i nie będziecie mogli wszystko ten normalnie strzelać. To tak nie działa. Jest specjalne uzbrojenie, taki karabin APS, który umożliwia strzelanie pod wodą. Ale... Nie. Który umożliwia po prostu strzelanie na odległość niewielką, bo zaledwie 15-20 metrów. To chyba sygnał SOS. Ktoś może być uwięziony. Tego nie wiemy, sierżancie. Kurwa, masz mieć, przecież szukać danych. I ruszysz. Nie czas na dyskusję, jak ten. Znalazłem. Jezu, rykoszet już by pozabijały, albo przynajmniej mocno ranili.
śmierć przez utonięcie to moim zdaniem jedna z najgorszych śmierci, jaka może być. Ale najgorsze to chyba może być spalenie żywcem, naprawdę. Rejestrator podróży. Oczywiście. Dobra. Otwórz drzwi. Dobra. Chodź! Gin! Gin! Następny, proszę! Przejdę sobie prawą stroną. Wiecie, tak bezpiecznie, nie? Następny, proszę! Następny, proszę! Jeszcze jeden! Oh shit! Tego nie widziałem. Następny, proszę! Dobra, otwieram drzwi. No, zabiję wszystkich, czterech. I w tym momencie dźwięk się po prostu wyłącza. To jednie. O ogrodzie pękły. Słyszę, że... Dobra, latarka tu mi się nie przyda. O, zmiotli. I sprzęt warty miliardy dolarów poszedł w kosmos. Dobra, ludzie, może pomożecie, co? Zabiłem go. Leżysz, śmierdzielu. Normalnie to już zdążyłby zginąć 15 razy. Jeśli nie więcej. Pięknie, w czapę dostał, następny zginął. Dobra. Magazyn na 5 naboić zupełnie się wystarczy. Ewakuuj się z Tytono. Gdzie oni są? No tam. Wow! Dobra. O nie! Są płonące beczki. Dobra, panu podziękuję. Pana wywalę w kosmos. Dobra. Stary, to jest woda, nic ci się nie stanie. No chyba, że wpadniesz tak lata albo na plecy, to wtedy co innego. Dobra, ewakuuj się z Tytana. Gdzie ja mam kurwa płynąć? Nie wiem, nie widzę tego. Wejdź na mój.
O, czy ja was... Myślałem, że wejdę do wody. Dobra. No przecież kurwa płynę! No przecież, a myślisz, że co ja robię? Mogę zmienić na rakiety. Wypindalaj z mojej ziemi. Jakieś pontony. Gin. Gin, Chińczyku, gdy artysta tworzy. Dobra. Do widzenia pan. O. Kurde, ta łajba nie da rady płynąć szybciej. Dobra, z wyprzedzeniem trzeba walić. Otwieraj rampę. Won mi stąd. A ten śmigłowiec, mam nadzieję, że on jest nasz, czy nie? Nie, on nie jest nasz. No won mnie stąd, śmierdziel! Won mnie stąd. Szybciej płyń, majbo. No, po lewej też mi. Won mnie stąd. Płyń, szybciej. No dawaj, płyń! Okej. No płyń, dawaj, kurwa! Dziadostwo. O czym ty kurwa gadasz? A masz na myśli tego śmierdziela? I ta grawitacja z kosmosu. No, zniszczyłem go! Ha! Ty, gdzie jest ten? Przecież tam płynę! Dobra, mam nadzieję, że zaraz będzie jakiś punkt zapisu. Dobra, udało się. Dobrze, moi drodzy, powiem tak. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, no to komentujcie. Zostawcie łapę w górę. I cóż, słyszymy się oraz widzimy w kolejnym odcinku na kanale. Do usłyszenia, pa pa!